Przyniosłam właśnie ozdoby ze strychu. Michaś mi pomógł. To najbardziej zainteresowany piesek, tak? O, mi się światło mi się zgubiło. Proszę bardzo, tutaj jest to całe to łataństwo, także muszę teraz przejrzeć, co, gdzie chcę ulokować. Imry, gdzie idziesz z krasnalem? Halo, kolego, gdzie idziesz z krasnalem? Imber? Siemanko, z tej strony Monia z kanału Flamazinger, jak jeszcze nie wiecie. Taki żarcik. Słuchajcie, dzisiaj jest 7 grudnia, także otwieramy 7 okienka. Co do dekoracji, to troszkę w domu tutaj już udekorowałam, ale jeszcze nie jest to tak, jak bym chciała. Muszę troszkę posprzątać, żeby po prostu zaprezentować wam końcowy efekt, także musicie uzbroić się w cierpliwość, ale tak, już dzisiaj część rzeczy ogarnęłam. Mam jeszcze braki w bateriach, żeby tutaj, wiecie, więcej rzeczy się świeciło, także muszę lecieć do Dis, bo tam są najtańsze baterie w takich pakietach. Także otwieram się dameczkę od Marty. Rozerwę to, a co to? Tak, to nie jest nie robiła, nie? To z gwiazdkami, to ten, to jest. Wesołych świąt. Co, to jest chyba jakaś herbatka. Green Touch. Herbaty naszej marki to wyselekcjonowane liście i świeże mieszanki smakowe, które zapadną w pamięci każdego miłośnika liściastego naparu. Herbata czarna. Wesołych świąt. Powącham. O, są dwie różne. To nie powącham, bo są zamknięte, ale zobaczcie, z takimi kwiatkami. Widać te kwiatki, Michał? Widać, nie? Nie mam pojęcia, czy widać. To nie są kwiatki, są białe paski śniegu w ogóle. No, ale dobrze. Widzisz, Michał, gdybyśmy wczoraj to otworzyli, wczoraj mieliśmy braki w herbacie, to akurat było widać. Ale na pewno przyda się, na pewno wypróbuję. Może do roboty sobie zabiorę? Zobaczymy. Dziękuję, pięknie. I drugie okienko, słuchajcie, dodaję uroku nie tylko w święta. Nie tylko świętą. Pierogi. Kolczyki. No ty macasz, to ty oszukujesz. No macam, ale to i tak nic mi nie mówi. Chcesz pomacać? Nie. No dobra, ja obstawiam też, żebyś tutaj Michał mnie naprowadził. Ty mówisz pierogi, nie oszukuj. No dobra, dostanę się pierogi. Chyba wiem, że to nie pieróg, ale nie mam pojęcia. Michał, zgad. Ojej, jakie słodziaśne. Zobacz, Michał, jakie reniferki. No tam coś ostatnio łapie słabo ostrość, wiesz? No piękne, słuchajcie. Zaraz je sobie założę. Chcę wam zaprezentować. Już muszę powyciągać właśnie, Michał, moje kolczyki i biżuterię moją świąteczną, żeby zacząć nosić, bo nawet flamingi w wersji świątecznej kolczyki. Nie wiem, czy wiesz. Jeszcze ani raz ich nie nosiłam. Bo zapomniałam w ten roku. Bo tak to właśnie jest. Że mi szkoda wszystkiego. Po prostu brak słów, nie? No. Że kolczyki prezentują się, tak? Obróciły się? Oczywiście. No trudno. Może zaraz się skręcą. I siódemeczki tutaj szukamy. Wczoraj powinnam powiedzieć szóstka o szóstkę, jak Karolina ze stylizacji. Spaliłam sprawę. Słuchajcie, czemu powinnaś? No bo zawsze tak się nabijają wszyscy. Aha. Że szóstka o szóstkę, albo ona 12 ma
grudnia chyba urodziny, mówi, dziś są moje urodziny. Rozumiesz, później każdy otwiera kalendarze adwentowe, to taki ma ubaw z tego. No rain, no flowers. No u mnie nawet jak jest rain, to nie ma flowers. No i dobrze, i tutaj mam, słuchajcie, zimowy krem pod oczy Q10. Pojemność tego jest, zaraz wam powiem, jaka. Z 10 pewnie. I Monika nie umiejąca otwierać opakowań. No wiecie, takie malutkie 5 ml, zobaczcie. No sobie wsadziłem, nie ubrudziłam się, bardzo ładnie pachnie. Tego sobie użyję dzisiaj pod oczy, co powiem, jak zmienię makijaż. Dosyć taki gęsty, treściwy. I pięknie pachnie, to jest tyle, co jestem w stanie wam powiedzieć na tą chwilę. Także taka sytuacja. I tak mi się najbardziej podoba, że treściwy, po prostu. No tak się mówi. Nie no, spoko. To a mi się najbardziej inaczej? Podoba. Ja nie wiem, po prostu mi się podoba określenie, że krem jest treściwy. Znaczy bogaty w składniki. Mm-hmm. Gęsty. Mm-hmm. Także tak, kochani, fajne rzeczy mi się dzisiaj trafiły w tych okienkach. No a najlepszy jest hit, wiecie jaki? Że Marta mi zrobiła na 31 dni prezenty, a ja je zrobiłam na 24. Taka sytuacja. Także muszę się ogarnąć i muszę dorobić kilka prezentów. Takich już stricte, wiecie, bardziej pod Sylwestra, w sensie nie już świątecznych, bo to już po świętach. Także mam większe pole manewru, to raz. Bo jak robiliśmy sobie to w listopadzie, bo wiadomo, na 1 grudnia musiało być, a większość rzeczy tych świątecznych pojawiła się dopiero w grudniu. Także nie było to wbrew pozorom takie łatwe, żeby znaleźć fajne produkty świąteczne. I tak samo pewno będzie z produktami takimi, wiecie, świecącymi, wiecie, disco, banjo i tak dalej, także mam nadzieję, że upoluję coś szałowego. No i fajnie, bo mogę iść na shopping. Może coś sobie wyhaczę od razu. Taka sytuacja. No dobrze, kochani, żegnam się dzisiaj już z wami. Filmik chyba zmontuję, nie wiem, z 3 dni, po prostu jakoś ciężko mi to idzie, mało mam czasu. No i co zrobić? To prawda boli, jak to mówi mój brat. Także tym miłym akcentem się z wami żegnam. Do zobaczonka w kolejnym filmie. Papatki. Cześć. Cześć. Dzisiaj będziemy otwierać siódme okienko. Mamy... Już jest przygotowane. Tak. Mhm. I może otworzymy, bo tutaj się odczepia. Dobrze, to ty otwieraj. O, tutaj możemy po prostu tak na zdjąć. Tutaj muszę rozciąć. Bo mama czyta. No pewnie. Hop. Czytam. 7. Dzień po Bożym Narodzeniu, 26 grudnia, jest znany jako Dzień Boksu. Jest to również Dzień Świętego Szczepana. Już wszystko wiemy. A co tam? Właśnie chcę... Pomacałeś? No, no białe to jeszcze pudełko. Białe pudełko. Co to może być? Nie? Ja ważę w ręku. O, średnio ciężkie. Franiu? Chyba całość wypełnia? Tak, całość. I chyba to będzie też coś miękkiego, jak myślicie, bo nic tam nie grzechocze. To będzie kilka pudełek w środku. I tak? Mało kosmetyczne. I mało kosmetyczne. Tak? Dobra. No to Antoś, otwieraj. Tak, sobie. No. Uuu, jak ślicznie napakowane. Chyba trochę miałam coś rację. Tak, chyba miałaś trochę rację, że jest kosmetyk. No, o, ale znowu peeling cukrowy do ciała, świąteczne aromaty, piernik, imbir, cynamon. Na pewno pięknie pachnie, lubię ale takie. Znowu no i gąbeczka. No, chyba tamta była mniejsza, więc ta będzie ciut większa. No. I tutaj takie sianko mamy teraz, chłopaki, ale do czegoś wykorzystamy tego sianka, co? Do jakichś plastycznych prac chyba, tak? I co? Super ta siódemka, co? Tak, siódemka super. Super. To co, jutro będziemy szukać ósemki. Tak, tak. Ja no już to... widzę ósemki. A co wy macie tam w rękach jeszcze? Pistolety. Tak. Jeszcze w tym okienku kalendarze były. I co? Chodzicie i strzelacie, nie? Tak. No dobra. Mogę strzelić? Możesz. Też chcesz strzelić? Aha, dobra. To na razie. Na razie, pa! Pa.
się czołem, kochani. Jest już 8 grudnia. Mam tutaj już przygotowane, wyszukane rzeczy. Tutaj coś takiego jest, zgaduję, że jakiś kremik balsamik, coś w ten deseń. Także otwieramy, nie tracimy czasu. Flamingowy krem do rąk. Pink Unicorn. Już mam taki kremik od Małgosi z różowym holopyłkiem. Ale słuchajcie, tak jak ja zawsze mówię, kremów nigdy za wiele, zwłaszcza też jak się ręce dezynfekuje. Zawsze jakiś do pracy, jeden w torebce, trzeci tu przy łóżku, czwarty na dole i wiecie, nigdy nie wiadomo. Piąty kiedy. Zgubiony. Piąty zgubiony, tak. Jeszcze jeden w samochodzie by się przydał. Także spoko, fajnie, na pewno się przyda. I jak już wam wspominałam, on ze sobą fajną taką poświatę, taką perłową. No dobra, to może tu na razie położę krem i sobie zostawię tutaj przy łóżku. A, podpowiedź, zgadujemy. Zaróżawia rzeczywistość. Okulary zaróżawiają rzeczywistość. Co jeszcze może zaróżawiać? Pędzel do policzków. Ty dobry jesteś! Dziękuję. To jest na pewno pędzel. Ja nie wierzę. No tak. Kurde, może ja powinnam otworzyć cały ten kalendarz. Później powiem, co chcę dostać pod końcem, to się okaże, że mam wszystko w kalendarzach. No widzisz? To nagramy wszystko, będziesz udawać, że nagrywam innego dnia. No a co, jak inni robią youtuberzy, to myślisz, że pierwszego oni o 7 rano dodają filmik, no to wiadomo, że dzień wcześniej. Niektórzy dzień wcześniej już nagrywają vlogmas. Uważam, że totalny bezsens, bo nie o to w tym zamyśle chodzi, no ale cóż. Ja robię po swojemu. Słuchajcie, dostałam pędzel marki znowuż Ewa Schmidt do różu rozświetlaczy i konturowania. Wyjmiemy sobie. Znaczy ja sobie wyjmę. Zobaczcie. Taki nietypowy dosyć kształt samego trzonka. Ewa Schmidt. No, włosie bardzo miękkie. Czy oni tu napisali, jakie to jest włosie? Bo to syntetyczne. Tak, syntetyczne. Spoko, przetestuję, dam wam znać. Subcio. Subcio. Jestem zadowolona. I lecimy tutaj 8 okienko. Nie widzę, bo tu jest malutkie takie. I chyba coś tu spadło z góry, co tak czuję. Wszystko spadło z góry. No to jest to tutaj. Jeszcze przeczytam. Nie, no ale jak to? Część podpowiedzi, część hasełek może być po niemiecku, a część po angielsku. No nie, no ja nie wiem. No ucz się języka. Body butter, czyli balsam. A jednak nie, butter to jest dobra, masło, ale to jest w formie takiej mydełka bardziej. W formie Mikołaja? Nie, bałwanka. Pachnie ładnie. Feste. Feste body butter. Muszę tutaj poczytać więcej, jak mam to używać, bo to tak w konsystencji jest takie jak właśnie balsam, tylko taki zbity. Może poczułem ciepło, on się rozpuszcza i dlatego jest feste. Skojarzyło mi się z fasty, że szybki, jakiś szybki chciałam. No ale fest, nie? Czy to nie jest stąd? No właśnie. A co to jest fest? Używasz, nie wiesz? Co to jest fest? No, co to jest fest? No tak po polskiemu fest też się mówi przecież. A. W tym sensie. Że może z niemiecka to jest. Może. Słuchajcie, no i byłam na shoppingu, tam pewno zobaczycie przebitki. Byłam w Kiku, w Teddym, Pepco. No i to tyle, w tych trzech byłam. No i wyhaczyłam dla Michasia piżamkę Gwiezdnych Wojen. Pokażę wam. Zobaczcie, czarne takie zwykłe spodenki z napisem Star Wars. No i tutaj zaryzykowałam i Michałowi... Tutaj zaryzykowałam i Michałowi wziąłam rozmiar S. No wiadomo, że on w tą koszulkę się nie zmieści, bo to ja się zmieszczę w tą koszulkę. Więc taki zakup pół na pół, można powiedzieć. Michał będzie spał w samych spodenkach, a ja w samej koszulce. Ważne, że spodnie S-ki pasują. Tak, to zawsze brzmi optymistycznie, nie? Także jakbyście chcieli... Aha, ta piżama kosztowała chyba 39, 49? Już odczepiłeś, nie? A nie, tutaj jest. Słuchajcie, piżama kosztowała 29,99. Tutaj możecie, nie wiem jak tutaj z ostrością, ale możecie sobie zeskanować ten kod produktu, szczytać i
Jak przybliżasz, to czasami niestety ślipa. Będziesz dyktować numer później. A druga rzecz, na jaką Michał się skupił? No chyba, chyba ten sam numer to jest. Aha, czyli to dobrze, no. Czyli ile ta piżama kosztowała? Czyli piżama była za 49,90, a poszuka, którą wam zaraz pokażę, za 29,99 i to jest rozmiar L. Zobaczcie, z takim bałwankiem. Let's celebrate. Proszę bardzo, było dużo różnych świątecznych koszulek. Myślę, że na przebitkach sobie zobaczycie. One są fajnie tak wykończone. Tutaj, o zobaczcie, takim reniferkiem. Można napisać od kogo dla kogo i zapakować fajnie pod choinkę. Także jeśli szukacie coś dla fanów, a lubią takie kolorowe, chociaż to jest czarne, ale z wzorami t-shirty, to polecam Sinsay. Chociaż jakościowo no nie jest to super, super jakość, że tak powiem. O. Na święta i... Na święta, na jedne święta i zaraz możecie kupić kolejną, więc to jest dobre. No i okej, okay, tylko poczekajcie. Tutaj mam taką, słuchajcie, siatę. Siata wędruje od razu do Ani, ponieważ Ania jest fanką mopsów. Ja wiem, że to jest niby taka prozaiczna rzecz, niby to kosztowało, nie wiem, 5 zł, słuchajcie. Ale jak ktoś ma fioła na punkcie czegoś, tak jak ja na punkcie flamingów, to cieszę się nawet z takiej plastikowej reklamówki. Myślę, że Ania też się ucieszy z tej flamingowej. Mopsowej. Słuchajcie, to kupiłam, gdzie to kupiłam? W Deals. Takie trochę uszkodzone opakowanie, ale tylko było jedno, jeśli chodzi o te laseczki. Ja już mam takie do wbijania w ziemię gwiazdki. Jeszcze były choinki, ale już mówię, dobra, Monia, nie szalej. Zaraz znajdę tylko, słuchajcie, paragon. To kosztowało chyba 29, czekajcie, on jest Sinseria, paragon. Deals, proszę bardzo. Lampy wbijane święta, tak to się nazywa, 25 zł, słuchajcie. I tu jest 5 tych laseczek, więc w sumie nie za dużo, ale to co jakiś czas się tam montuje. No i to jest oczywiście do wbicia na zewnątrz, znaczy wewnątrz też możecie, ale nie ma tutaj problemu. To jest na baterię, także spoczko. I to jest LEDowe, także takie coś przed domkiem sobie zamontujemy. Jeśli chodzi jeszcze o Deals, kupiłam takie dwie ściereczki, jedna z lampkami choinkowymi, druga taka zwykła, jednolita, czerwona. I za te ściereczki zapłaciłam 5 zł. Tutaj coś dla mojego bindziuszka, czyli taka skarpeta z przysmakami. Jak to brzmi, skarpeta z przysmakami, nie? 12 zł to kosztowało i jest tutaj dużo różnych właśnie takich przysmaków. Nie wiem, pokazywałam wam chyba w poprzednim holu, że kupiłam mu takie inne świąteczne też z Deals. No i je smakuje mu, zresztą co jemu nie smakuje, nie? Bim już nie jest wybrednym chłopcem. Dobrze, dalej przejdźmy do Teddy'ego. A, bo tak, bo w Action nie byłam, mówiłam, że w Action byłam? Nie, w Teddy'im tylko byłam. I w Kiku, a w Kiku niestety nie było nic fajnego. Nie wiedziałam paragon, ale tutaj są ceny z przodu. Słuchajcie, kupiłam baterie i tych baterii tutaj jest bardzo dużo. 24 sztuki paluszków AA i za te 24 sztuki dałam 15 zł. Wiecie, potrzebuję dużo, bo mam większość ozdób świecących na baterię. Więc spoczko. Tu za 10 zł kupiłam zestaw takich odblaskowych bransoletek, żeby Michał sobie na kurtkę, na nogawkę cokolwiek, czy do bimbiusza przyczepił. I tu jest na nogi osobno i na ręce, także do butów też może sobie przymocować, a wiecie, jak on tu chodzi, w, że tak powiem, wzdłuż drogi po ciemaku, to w ogóle go nic nie widać. Więc takie coś dla Michała kupiłam. No i kupiłam, słuchajcie, gumki do włosów. Gumki kupiłam po 5 zł. Jedna taka, zobaczcie, w kratkę, w taką pepitkę. Mam takie spodnie, więc fajnie będzie mi pasować do tych spodni. Z tą myślą też to kupiłam. I tutaj już mam, widzieliście pewno w którymś z holi, taką granatowo-białą w paseczki, a teraz mam różowo-białą, ona również była za 5 zł i jeszcze taką gumkę, kokardkę. O, jak widzicie, tutaj też mam taką, tego typu gumeczkę na włosach i myślę, że one są fajnym uzupełnieniem looku świątecznego. Dobra, cóż ja wam jeszcze chciałam pokazać, bo tak nagrywamy, a ja cały czas zapominam, słuchajcie, co my dostaliśmy za te pierwsze, drugie, trzecie miejsce w ogóle. Nie wiem, co jest za które, ale wam pokażę. Może kogoś to interesuje, co my tu za gadżety podostawaliśmy. Więc tak, dostaliśmy antyramę 21x29,7. To chyba taki format A4 standardowy. Więc spoko, przyda się, coś tutaj w to machniemy, albo jakieś zdjęcia, albo moje rysunki i coś, nie? Dalej,
lakier do włosów, Garnier Fructis. Z Fructis tutaj także, co to jest, szampon czy odżywka? Też po niemiecku. W każdym razie z kokosem, więc fajnie. Oczywiście doczytam i zanim użyję, żeby wiedzieć, że to jest odżywka czy szampon, wygląda bardziej na odżywkę. Z Bielendy dostałam krem do rąk, cocoa butter, masło kakaowe i olej cacaj, kakaj, nie wiem co się czyta. Dalej Michał dostał żel pod prysznic marki Lacoste. Lacoste? Jak się wymawia to? No raczej bez E. Lacoste. No i dostaliśmy, słuchajcie, trzy pary skarpetek. Chyba to są damskie bardziej, więc takie zwykłe białe z żółtym, białe z niebieskim i tutaj z jakimś, nie wiem, czymś, misiem jakimś, to też chyba damskie. Także takie, o, takie rzeczy dostaliśmy. Oczywiście to nie jest najważniejsze, pamiętajcie o tym, to jest taki miły dodatek, także fajnie, że w ogóle coś. No a tak na dobrą sprawę i tak się cieszymy najbardziej z zajętych pozycji, aniżeli z tych nagród. Oczywiście fajnie by było, gdyby tam sypnęli coś więcej, no ale słuchajcie, nie ma co narzekać. I cóż ja wam mogę powiedzieć? No chyba nic więcej, nie? Coś jeszcze miałam do pokazania? Aha, tutaj jeszcze, słuchajcie, przygotowałam sobie, dobrze Michał mi nakierował. Kupiłam sobie z Avonu, słuchajcie, dwa płyny do kąpieli. Jeden jest zapachu takiego grzanego wina, tak, bo tu pomarańcz, jakieś tam jałowiec, jakieś tam takie różne dziwne. No i faktycznie pachnie to trochę jak grzane wino, takie coś sobie kupiłam do kąpieli, żeby wczuć się w klimat świąteczny, także można sobie to wlać można sobie to wlać do wanny i pić sobie jeszcze grzane wino, także ha. I będzie fajnie. I drugi, tutaj już większa pojemność, apple pie, czyli takie ciasteczko jabłkowe, cynamonowe. I trochę tak pachnie właśnie jak jabłecznik, także to też mi się kojarzy ze świętami. No i mój ulubieniec, aloha kokosowy, to jest po prostu zapach. Mój zapach. Wiesz, że jeszcze mamy? Mhm. Jeszcze mam balsam, mam peeling, po prostu wszystko mam w tej serii. Ale nie wiem, bo wiecie, w Avonie są te serie, wiecie, co chwila się zmieniają, co chwila wychodzą nowe zapachy, tak jak teraz ta edycja świąteczna. I jakoś żyłam w przekonaniu, że to jest edycja letnia, więc zamówiłam sobie więcej, mówię, bo potem nie będzie i smutek życia, tak zawsze jest, jak coś ci się spodoba, już znalazłeś swój zapach i nagle wycofują, zmieniają szatę graficzną i wtedy zmienia też się formulacja i wszystko jest do D, że tak powiem. Także taki żel pod prysznic, baniak tutaj, ile tego jest? Pojemności gdzie nie napisali? Czy nie widzę? Pewno nie widzę. No trudno. Ślepa jestem. Ale na pewno zużyjemy i cóż tu dużo mówić. No i kochani, za chwilkę zobaczycie pewno film od Marty. I brakuje mi słów już dzisiaj, co bym mogła do was powiedzieć. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się nagrać przebitki ze zdobienia domu. W końcu zamontujemy to. Lampeczki inne, mamy baterie, więc teraz będę mogła to zaprezentować, wiecie, całościowo. Także czekajcie na kolejny filmik. Wiem, nie jestem, że tak powiem, punktualna z dodawaniem tych vlogmasów, no ale tak to jest, jak się jeszcze dodatkowo pracuje, tańcuje i vlogmasuje i po prostu wszystko inne robi jeszcze, także no, tak wygląda prawdziwe życie, słuchajcie. Także kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pa, pa. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Otwieramy dzisiaj ósmoki w naszym kalendarzu adwentowym. To jest co? Dziewiątka. Tu jest ósemka, to daj mamie karteczkę. O, się zaczynają pypy. Poprosimy o karteczkę, a ty rozpakowuj. No, rozpakowuj. Ósemka. Chcesz poznać użyteczny sposób na recykling choinki? Niektóre ogrody zoologiczne zbierają choinki i używają ich jako pożywienia dla zwierząt.
PS, jeśli macie z korzeniami, to bierzemy. Nie, u nas będzie sztuczna. Taka właśnie wieloletnia wtedy jest ta choinka, tak? No. No, no, rozrywaj, rozrywaj. Co to może być? Rozerwij wtedy. O! Coś tam skacze. Coś małego, ale. Skacze coś w pudełku. No. No, ja nie wiem, co to pudełko jest. To nie jest pewnie od tego, tak? Ma być zaskoczenie. Ma być zaskoczenie. Taśma, taśma. Nie, a ja myślę, że nie. Pamiętasz, jak w zeszłym roku też pakowaliśmy w pudełka, nie od tego. Co to? Skorpetki! Pokazuj szybko. Skorpetki i świeczka. Uuu, świeczunia. Skorpetki. Ale ładny zapach. Super. To taka świąteczna no. Świeczka. Frania, wąchaj. Trochę taka piernikowa. Tak, bo to jest świąteczny wieczór się nazywa. Widzisz? No. Tak? I skarpeteczki. Proszę pokazać. Śliczne. No. Pan ciastek i pani ciastkowa jest na skarpetkach. No ale czerwone, bo wtedy były czarne. Chyba. Granatowe chyba były, no, nie? No widzisz, to teraz czerwone będę miała. Świetnie. A jutro będzie otwierał Antek i to będzie który pakunek? Dziewiątka. Ten? Dziewiątka. A ja dziesiątkę. Złoty. A ty dziesiątkę. Dobra. No to na tyle. Do jutra. Pa!